Rozmowa dnia Anna Rzcińska, witam Państwa. Gościem programu jest Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Witam serdecznie Pana, Panie Wojewodo. Zacznijmy może od podsumowania tego, co dzieje się z koronawirusem. W szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu potwierdzono 9 zakażeń wśród personelu medycznego. I czy to dla placówki, dla wszystkich chorych może być zagrożeniem? Bo to najważniejsza placówka, najważniejsza lecznica w regionie. Każdy szpital w województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo ważny i ta informacja sprzed już kilku tygodni o tym, że mieliśmy kłopoty w kilku szpitalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego były bardzo mocno przez nas i analizowane. I tutaj bardzo się cieszę, że po tych kilku tygodniach mamy ten problem rozwiązany. Więc teraz mamy pewne kłopoty w szpitalu jednoimiennym w Grudziądzu. No, ale ja jestem w stałym kontakcie z panem dyrektorem Hoppe, z panem dyrektorem Gochem i mam tutaj zapewnioną i również moje służby jako sztab kryzysowy informują mnie, że mimo tych pozytywnych wyników w Grudziądzu wszystkie oddziały według właściwości, według przeznaczenia tego szpitala funkcjonują i działają. Także wspieramy tutaj szpital jednoimienny, szpitale podwyższonej gotowości, wszystkie szpitale, które mają z tym problemy, ale doskonale sobie radzą. Też bym chciał podziękować dyrektorom, którzy stają na wysokości zadania. Na ten czas, Szanowni Państwo, bo Pani redaktor wyszła od pytania związanego z sytuacją typowo szpitala jednoimiennego, ale może powiem, że mamy 452 osoby ze stwierdzonym koronawirusem. No te dane się oczywiście z godziny na godzinę będą zmieniały, czy z dnia na dzień bardziej. 89 osób mamy, które wyzdrowiały, czyli miały koronawirusa, miały dwa wyniki ujemne i są osobami, które w tym momencie są osobami zdrowymi. To myślę, że jest pozytywna informacja. Druga pozytywna informacja jest taka, że mamy, patrząc na bilans dnia, więcej osób, które są właśnie ozdrowieńcami niż osób, które mają wynik dodatni. Oczywiście to się może w każdej chwili zmienić, ale pod tym kątem jest ta sytuacja w województwie kujawsko-pomorskim opanowana. Ja tylko powiem jeszcze o dwóch istotnych informacjach, bo pani redaktor widzę, że chce przejść do kolejnych pytań, ale może powiem, że w tej chwili, jeżeli chodzi o ilość łóżek, które zabezpieczyliśmy na potrzeby COVID-u, są one wykorzystane w 12,5%, więc mamy tu moce jakby przerobowe, przepraszam za to słowo, ale mamy tu możliwości cały czas. Jesteśmy wydolni jako województwo kujawsko-pomorskie i cały czas dziękuję wszystkim tym, którzy na tej pierwszej linii tego frontu walki z pandemią pracują, działają. Czyli panie wojewodo, ma pan dobre informacje, jesteśmy wydolni. Czy również jeżeli chodzi o domy opieki społecznej, bo z kraju napływają niepokojące informacje, że są to obiekty, które były słabo kontrolowane, do których teraz dochodzi do masowych zakażeń. Jak wygląda to u nas w regionie? Nie ma w tej chwili żadnego zakażenia w Domu Pomocy Społecznej na terenie województwa. Tutaj też systematycznie spotykamy się ze starostami, prezydentami i panem marszałkiem. Szczególnie starostowie, prezydenci odpowiedzialni są za prowadzenie takich domów. Między innymi wypracowujemy nowe rozwiązania, które pomagają przede wszystkim zapewnić ciągłość pracy takiego personelu. Szybkość też badań na wypadek zagrożenia. Ja tylko podam taki przykład. Mieliśmy takie zagrożenie w jednym z domów pomocy społecznej na terenie Bydgoszczy i trzeba było bardzo szybko przebadać osobę, która potencjalnie wykazywała takie objawy koronawirusa. No i w jednym przypadku również nastąpiła bardzo szybka jakby reakcja i współpraca między zarządzaniem kryzysowym wojewódzkim, szpitalem, gdzie trafiła ta osoba, oczywiście DPS-em, oraz zostali wszyscy zbadani, którzy mogli mieć kontakt, by była też taka potrzeba. Więc tutaj działamy, trzymam rękę na pulsie. Przesyłane są systematycznie środki ochrony bezpośredniej poprzez magazyn nasz w Toruniu. Też projekt tutaj w ramach regionalnego programu operacyjnego, starostowie, prezydenci razem z panem marszałkiem realizują projekt badania systematycznego osób, które pracują oraz są podopiecznymi DPS-ów. Na razie w kujawsko-pomorskim sytuacja jest opanowana, ale to jest bardzo wrażliwy element i to, musimy dużo... To może dużo... jeszcze o tych badaniach, panie Wojdo. Jeszcze słowo o badaniach. Testy. Czy każdy, kto szybko musi być przebadany, jest poddawany takim testom? Czy one są robione na wystarczającą liczbę, czy jest ich mało?
To znaczy, jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, pierwsze laboratorium ruszyło 16 marca. Dzisiaj mamy 6, a teraz tak naprawdę 7 laboratoriów, bo staramy się jeszcze kolejne. Też powiem, że to jest laboratorium przy Szpitalu Zakaźnym w Bydgoszczy, przy Szpitalu w Grudziądzu, laboratorium Sanepidu, Instytut Genetyki Sądowej, laboratorium w Juraszu. W tym momencie włączamy jeszcze laboratorium Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy, co nas bardzo cieszy, i korzystamy z usług również Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu na wypadek potrzeby zbadania dużej ilości próbek lub zdarzają się również w laboratoriach przestoje, różne awarie, problemy, więc w tym momencie musimy mieć zabezpieczoną ciągłość badania dużych ilości próbek. Nie ma tutaj kłopotu. Swoje próby pobiera również Sanepid blisko 15 karetkami wymazowanymi, które jeżdżą po całym województwie i zabierają te wymazy z miejsc wskazanych przez inspektorów powiatowych Sanepidu. Również pobierane są próby przez szpitale. Wszystkie szpitale mają taką możliwość. Prosiłem, aby każdy z nich podpisał co najmniej 2 umowy z każdym laboratorium, żeby był zabezpieczony na wypadek, jedno nie działa, następne funkcjonuje. Staramy się tutaj zapewnić dostęp do testowania, ale tylko i wyłącznie, Szanowni Państwo, testowanie testami genetycznymi jest właściwe, prawidłowe. To, co zaleca WHO, tego się trzymamy, tego chcemy tutaj. Ale panie wojewodo, pojawiają się również mobilne, komercyjne stacje, gdzie można podejść, można zrobić sobie test na koronawirusa. Jak pan ocenia takie działania? Z pewnym dystansem, ale nie będziemy oczywiście nikomu niczego zakazywać, nie w tym rzecz. Najważniejsza jest, ja powiem może dlaczego. Jak już podkreślam, test tylko i wyłącznie genetyczny jest w tym momencie najbardziej pewny. Może przyjdzie taki czas, że będą dopuszczone te testy szybkie, ale na pewno nie te, które są dostępne w tej chwili na rynku, bo one wykazują dość duże błędy i mogą niestety tworzyć niepotrzebne wrażenie niedoszacowania po prostu danego wyniku. I to jest niebezpieczne, bo osoba, która uważa, że może mieć wynik dodatni, może, a tego wyniku tak naprawdę dodatniego z tego testu szybkiego, kasetowego nie ma. Już kilka takich przypadków mieliśmy i to jest wprowadzanie niepotrzebnego zamieszania, także tylko testy genetyczne. Natomiast też jest ważna informacja i prosiłbym, żeby ci wszyscy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, żeby też mieli taką świadomość, że nawet posiadanie wirusa w trzeciej, czwartej, drugiej dobie może oznaczać, że ten wirus nie będzie wykryty testem tym również genetycznym. Dopiero po 7-8 dniach, czyli musi upłynąć czas od potencjalnego kontaktu, aby ten test mógł być wykonany i mógł dać prawdziwy wynik. Więc może dojść do sytuacji takiej, że ktoś, kto sobie z ulicy, przepraszam, pójdzie i zrobi taki test, może się okazać, że był w trzecim dniu i jest szczęśliwy, ma wynik ujemny, a za 4 dni już będzie chory i może siać tą chorobę. To jest jedyne zagrożenie, aczkolwiek każde badanie jest dla mnie bardzo ważne, żeby ich było jak najwięcej. Więc cieszę się z projektu tutaj Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka, prezydentów, starostów o systematycznym badaniu. Mam nadzieję, że ono będzie kontynuowane. My, co możemy, robimy we własnym zakresie razem ze szpitalami, laboratoriami. Panie wojewodo, przede wszystkim spotyka się pan z samorządowcami. Już dwukrotnie pan bodajże w tej rozmowie powiedział o tym, że jest pan w stałym kontakcie. Co jest priorytetem w rozmowie? Koronawirus, czy być może dalsze działania, jakie należy podjąć, bo jest Fundusz Dróg Samorządowych, o którym też należy rozmawiać, czy być może inne tematy? Czy zaczynamy, Szanowni Państwo, skład taki, to jest blisko 200 teraz osób, które uczestniczy w takich naradach samorządowych i staram się robić takie narady co tydzień. To jest od wszystkich szczebli samorządu, czyli od pana marszałka, panów prezydentów, starostów, wójtów, burmistrzów. Jest też komendant wojewódzki policji, inspektor wojewódzki Sanepidu, pan pułkownik Stańczyk odpowiedzialny za Wojska Obrony Terytorialnej i osoby, które chcą tak naprawdę i potrzebują uczestniczyć doraźnie. Na przykład dzisiaj rzeczywiście tym tematem, jednym z tematów był Fundusz Dróg Samorządowych. Oczywiście przedstawiam sytuację w województwie, odpowiadam na wszelkie pytania, wątpliwości. Staramy się również tutaj wspierać samorządy, ale również, żeby nasze działania były jednolite w całym województwie. To moim zdaniem jest bardzo potrzebne, aby ta komunikacja między nami była. Także tutaj dziękuję również samorządowcom za współpracę. Jak już podkreślałem, ta odpowiedzialność samorządów za DPS-y jest również ważna. My oczywiście trzymamy rękę na pulsie i będziemy takie potencjalne trudne ogniska bardzo mocno wspierać. A właśnie, czy w dobie epidemii inwestycje drogowe, ten fundusz, samorządowcy są nimi zainteresowani, padały pytania, padały liczby. Czy jest to czas, żeby na ten temat rozmawiać?
Oczywiście, że tak. Ja myślę, że przed podpisaniem jeszcze przez pana premiera tej listy 150 projektów dla województwa kujawsko-pomorskiego i 150 blisko 5 milionów złotych, które trafi do samorządów. Jest to bardzo istotne wsparcie. To jest dofinansowanie inwestycji, które będą samorządy realizowały. W niektórych przypadkach już realizują i mają już etap wykonawczy, bo jest taka oczywiście możliwość. To jest coś, o co byłem pytany od samego początku prowadzenia pandemii. Dla mnie najważniejsze jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego z pułapu oczywiście zarządzania kryzysowego, ale wiem dobrze, że jak nie przywrócimy gospodarki na właściwe tory, to w naszym kraju dobrze nie będzie. I ten sygnał, czyli podpis pana premiera pod Funduszem Dróg Samorządowych dla województwa kujawsko-pomorskiego, zbudowanie 227 km dróg, bo tyle dróg będzie zbudowanych, to ważny sygnał dla samorządów, ważny sygnał dla gospodarki i społeczeństwa, że musimy funkcjonować w dobie pandemii jak najbardziej normalnie. Więc cieszę się z tego podpisu pana premiera. Myślę, że cieszą się również z tego samorządowcy, zresztą dali taki... Panie wojewodo, czy można funkcjonować normalnie? No, wszyscy tego sobie życzą oczywiście, ale tu ma pan dzisiaj sporo dobrych informacji, ale też są ciągle takie, które budzą niepokój, chociażby susza. Rolnicy cały czas czekają na wypłaty, na odszkodowania za ubiegły rok. One się rozpoczęły. Czy faktycznie dostaną te swoje pieniądze i co dalej? Bo eksperci mówią o tym, że czeka nas kolejna susza i to bardzo poważna. No, to rzeczywiście budzi niepokój, to niemały niepokój, również samorządowców, ale my też już od jak kilkunastu dni, mimo tego, że te priorytety były jednak gdzie indziej, no, zaczynamy o tym myśleć, więc no, ja też prowadzę rozmowy z panami ministrami rolnictwa, co w tej sytuacji robić, bo sytuacja na Kujawach i Pomorzu jest wyjątkowo trudna w naszym województwie. Tak suchej wiosny dawno nie pamiętają rolnicy, dawno nie pamiętają eksperci. Mamy swoje jeszcze poważne kłopoty z 2019 roku. To jest trzeci rok i chyba, jeżeli chodzi o ten moment, najtrudniejszy z tych trzech, jeżeli chodzi o opady. Oczywiście tu kwestia, jeżeli w najbliższych dwóch, trzech tygodniach nie spadnie deszcz, no to możemy mówić o dużej tragedii, ale jeżeli spadnie, to ten problem nie będzie aż tak dotkliwy, no więc możemy się tylko o ten deszcz modlić i bardzo bym sobie życzył, żeby ten deszcz spadł i myślę, że nie tylko ja. Jeżeli chodzi o wypłaty zaległych środków dla rolników, one są realizowane i będą kontynuowane. Dzisiaj też rozmawiałem z panią dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Blisko 4 tysiące rolników otrzyma takie wsparcie i na kolejne takie wsparcie będziemy czekali. Jesteśmy w trudnej sytuacji jako państwo, więc no tutaj też prosimy o zrozumienie, ale wiemy i wiem ja, w jakiej sytuacji znajdują się rolnicy. Pochodzę z terenów, gdzie widzę tą tragedię suszy, widzę, z czym się borykają rolnicy, więc no na pewno to jest problem, którym się będziemy zajmować w najbliższym czasie. Też podejmujemy temat związany z suszą, szacowania strat już w nowej odsłonie, żeby to nie wyglądało jak do tej pory, bo wydaje mi się, że to jest wykluczone, więc tutaj też rozmowy z ministerstwem. Mam nadzieję, że niebawem kolejne informacje. Dziękuję bardzo za rozmowę. Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, był gościem programu. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, wszystkiego dobrego, pozdrawiam.